Pragnę Cię, Duchu Święty. Naprawdę jestem słaby. Naprawdę widzę swoje
każdego z nas osobiście, ale tworzy nas wspólnotę. I kiedy wspólnota się modli, to przychodzi mocniej bardziej. Kiedy modlimy się jeden za drugiego, przychodzi bardziej. Nie myślimy tylko o sobie, ale patrzymy na Bożą logikę. Patrzymy z miłością. Dlatego, drogi bracie, teraz, jak jest tu ktoś z twojej rodziny, albo twój przyjaciel, albo ktoś, kogo znasz, to podejdź teraz do niego. Połóż mu rękę na ramieniu, modl się za niego. Albo ktoś bliski. A jak nikogo nie znasz, to podejdź do kogo łapiesz. Kto będzie blisko. Ale najbardziej, jak są po rodzinie, bo będę lepiej. Złap rodzinę. Złap tych, których kochasz. Złap tych, którzy ciebie kochają. Złap swoich przyjaciół. Złap tych, którzy są dla ciebie ważni. A jak nie ma to tego, to w sercu noś te osoby, ale złap najbliższego. Łap go, nie ma, że samego. Nie ma. Wolno samemu, teraz nic nie wolno samemu. Tylko z tymi, których kochamy, którzy nas ważni, niektórzy są w sercu, niektórzy są tutaj. Chcę wywołać teraz Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź do mojego brata, przyjdź do mojej siostry. Wołaj, otwórz swoje serca. No i tak jak potrafisz, możesz powtarzać tylko przyjdź do Święty. Możesz powtarzać, modlić się serc. Przyjdź tak, jak do tego dzisiaj przyjdziemy. Przyjdź do Święty, przyjdź do miłości. Przyjdź Duchu, Duchu rozpalaj charyzmat małżeństwa, bo się nazywa. Rozpalaj charyzmat macierzyństwa, będzie ogień, będzie święty. Przyjdź rozpalaj te wszystkie piękne charyzmaty, daj mu to. Przyjdź rozpalaj charyzmat miłości, bo się nazywa. Daj taką miłość, żeby to miło Boże. Przyjdź święty. Rozpalaj wszystkie charyzmaty małżeństwa. Rozpalaj wszystkie charyzmaty rodzinne. Rozpalaj, Panie. Serca. Przyjdź, oczyszczaj do serca, mojej siostry. Przyjdź, Panie, żeby stawał się jeszcze piękniejszy. I serce mojej siostry, mojego brata, świeci Twoim blaskiem, Twoim pięknym. Przyjdź, święty, zapraszam Cię, moje serce. Przyjdź, zapraszam Cię, przenika. Do serca mojego brata, mojej siostry. Przyjdź, przenika i serce. Przyjdź, niech te serce płoną. Żeby nie dało się przyjmować, Panie. Żeby żadne niepowodzenie, albo
do ludności, to ja nie powiedziałem o wszystkim, zapomniałem przede wszystkim. Elżbieta, które cieszymy się bardzo w obecności. Machają. Powoli będziemy teraz kończyć naszą uchwałę. Wszystko to następne. Powiem wam akt.